Sztormową pogodą wita nas czwartek na północy. Nie inaczej jest na zachodzie Polski, dlatego że pojawiają się od nocy bardzo silne porywy wiatru. Wręcz miejscami są to porywy niebezpieczne. Zaprosimy, żeby Państwo na siebie od rana uważali w zachodniej części kraju. Skąd tak silny wiatr? Ano stąd, że nad Polską przechodzi niż. On w tej chwili jest na Kujawach, będzie się kierował w stronę Mazowa. Mężczyzny później i stopniowo ma zanikać, no ale jeszcze godziny przedpołudniowe oznaczają dla nas właśnie taką dynamiczną, niebezpieczną, wietrzną pogodę. Największych, najmocniejszych porywów spodziewamy się w... bardzo niebezpiecznie. To są porywy dochodzące w Sudetach nawet do 140 km na godzinę. Poza tym w głębi kraju do 80. I przypominamy, że taki wiatr może powodować już szkody, więc rzeczywiście ta sytuacja jest w kraju dynamiczna, ale uspokajamy stopniowo. Od północnego zachodu wiatr będzie słabnąć i będą słabnąć też porywy do 90 km na godzinę, więc w górach zawieje i zamiecie śnieżne. W weekend zrobi się mroźno, spadek temperatury na wschodzie już w dzień poniżej zera, a noce po weekendzie z dwustopniowym mrozem. Miejscami możliwe są spadki poniżej minus 15 stopni, czyli szykuje się przed nami duże uderzenie zimy jeszcze w lutym. Do zobaczenia. Z nami bardzo dynamiczny, wietrzny, no i też mokry dzień, ale na szczęście ciepły, dlatego że o poranku niemal wszędzie poza obszarami podgórskimi notujemy temperaturę dodatnią. W ciągu dnia na Pomorzu zobaczymy na termometrach od 2 do nawet 4.